W naprawdę szerokim gronie odbyło się spotkanie podhalańskich samorządowców z szefostwem Krakowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zdominowała je oczywiście sprawa południowo-wschodniej obwodnicy Nowego Targu. W dyskusji doszły do głosu różne sprzeczności interesów, ale widać też wolę dochodzenia do konsensusu. Gospodarzami spotkania byli nowy dyrektor Krakowskiego Oddziału Maciej Ostrowski i wicedyrektor Robert Jakubiak. Gośćmi natomiast starosta Nowotarski i dyrektor powiatowego zarządu dróg w Nowym Targu, wójtowie gmin Nowy Targ i Szaflary wraz z zastępcami, burmistrz nowego targu z naczelnikiem wydziału rozwoju i urbanistyki w magistracie oraz przedstawiciel nowotarskiej rady miasta. Postanowienie wójta gminy dotyczące nałożenia na Generalną Dyrekcję obowiązku przeanalizowania wariantów wokół rezerwatu burna Czerwonym od strony południowej, czyli pokazania tego przebiegu po terenie m.in. gminy Szaflary, no będzie teraz narodziło no obowiązek zgromadzenia odpowiedniego materiału no i przeprowadzenia takich działań, które Pokażą inwestorowi i generalnie sprowadzą się do tego, czy wariant ten ma rację bytu, czy też jest wariantem no, nierealnym ze względu na uwarunkowania przyrodnicze, społeczne, bo pamiętajmy tu też o tym, że ten wariant jest oprotestowany przez władze i mieszkańców gminy Szaflary. Na dzisiaj będzie no, inwestor, czyli czy na zlecenie inwestora, projektant. No, przeprowadzi całą analizę tego czwartego wariantu, no i jeszcze raz jakby tutaj złoży ten, te, 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 te swoje opracowania do gminy Nowy Targ, ażeby gmina wydała na tej podstawie decyzję środowiskową. No i będzie to no, trudno powiedzieć czasowo, jak, jak długo będzie ten, ten proces trwał, natomiast no, my jakby tutaj na roboczo umówiliśmy się z dyrekcją w Krakowie, że wspólnie właśnie z gminą Nowy Targ, wspólnie też jakby tutaj z, ze starostwem, bo starosta również był obecny na tym spotkaniu, wójt gminy Szaflary. No, że będziemy jeszcze tutaj jakby rozmawiać na temat wyboru wariantu. No, jeżeli będzie to wariant dotykający gminy Szaflary, no to wiadomo, że z udziałem tej gminy. Natomiast jeżeli mówimy o wariantach które dotyczą tylko i wyłącznie obszaru miasta Nowy Targ, no to przede wszystkim tutaj na łonie komisji merytorycznej bądź też może na szerszym forum rady miasta ma odbyć się dyskusja i wskazania pewnych jakby priorytetów bądź też warunków, które będą do zaakceptowania przez radnych jako reprezentantów mieszkańców naszego miasta co do Przebiegu, czy też jakby warunków technicznych, które są kompromisowe, które są do zaakceptowania w przebiegu tej tzw. Południowej obwodnicy. Generalna Dyrekcja wyartykułowała też swoje warunki brzegowe, przede wszystkim, że planowana obwodnica ma być drogą główną przyspieszoną, czyli dwujezdniową, a nie węższą. Takie parametry są konieczne do zachowania płynności ruchu na drodze krajowej. Jeżeli chodzi o kwestie techniczne, czy to ma być właśnie przebieg drogi w rejonie czy w sąsiedztwie osiedla Polana Szaflarska na nasypie, czy też będzie to kwestia wiaduktu, długości tego wiaduktu, generalnie od początku zwracałem też ja na to uwagę, żeby była zachowana ciągłość ścieżek rowerowych, pewnego jakby prze zachowania komunikacji w obrębie całego osiedla, i to generalna dyrekcja jakby uznała teraz, że jednak no, muszą tutaj jeszcze raz nad tym wariantem się pochylić, bo wariant na nasypie, który był do tej pory określony jakby we wniosku o wydanie tej decyzji środowiskowej i w koncepcjach, który zakładał też pewien pomysł na to, ażeby zejść z nasypu tak, czyli który po, po przejściu ulicy, przekroczeniu ulicy Szaplarskiej minimalizować to wyniesienie w terenie, no też jest jakby nie do końca Dobrym wariantem i być może lepszym jednak był, będzie posadowienie tej drogi na słupach, ażeby zachować pewną jakby komunikację no i też jakąś taką jednak no, pewną większą możliwość. No, jakby te, te, tej swobody ruchu pod, pod drogą. To spotkanie generalnie dało nam odpowiedź na pewne jakby wątpliwości, które się pojawiły jakby na dalszym przebiegu tego całego postępowania. No i generalna dyrekcja na tym spotkaniu wyraziła wolę tego, by wypełnić postanowienie Wójta Gminy Nowy Targ, które jakby ich zobowiązuje do przygotowania i czwartego wariantu, no i do jakby takiego bardziej rzetelnego podejścia, jeśli chodzi o kwestie środowiskowe, tak, będą musieli sporządzić raport oddziaływania na środowisko. No i dużo tych kwestii, które które dla mieszkańców są szczególnie istotne, związanych z komfortem ich życia, no to te wszystkie kwestie również, tak powiem, będą musiały być w tym raporcie uwzględnione. Tak więc no to spotkanie zmieniło tyle, że dało nam taką nadzieję na to, że te rozwiązania, które będą ewentualnie przy tej obwodnicy zastosowane, będą dla mieszkańców po prostu przyjaźniejsze. Wiadomo już, że kolejne takie spotkanie w siedzibie Generalnej Dyrekcji odbędzie się za miesiąc.